Na stadionie w Kłodzku blisko 150 strażaków z ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu kłodzkiego brało udział w zorganizowanych już po raz 11 powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu kłodzkiego. Głównymi organizatorami zawodów byli Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kłodzku, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku oraz Starosta Kłodzki. W zawodach dzisiejszych bierze udział 4 drużyny kobiece i 9 drużyn męskich. Są to reprezentanci urzędów miast i gmin z naszego powiatu. Drużyna liczy 8 osób, jedna osoba rezerwowa, do tego pan prezes, pan naczelnik, także przyjechały tu grupy 12-15 osobowe, jak również i kibice, którzy kibicują poszczególnym swoim jednostkom OSP. Zorganizowanie zawodów to przede wszystkim jest święto takie strażackie, gdzie drużyny mogą się spotkać i razem uczestniczyć we współzawodnictwie, a żeby mogli uczestniczyć w tym współzawodnictwie, więc wcześniej muszą się przygotować, a więc muszą odbyć kilkanaście treningów, a to podnosi ich walory bojowe i sprawność fizyczną. To są zawody powiatowe, czyli dla wszystkich drużyn OSP, najlepszych drużyn ze swoich gmin i oczywiście jesteśmy głównym sponsorem, a gdybyśmy nie uważali, że to warto, no to byśmy tego nie robili. Oczywiście warto z wielu różnych powodów, bo po pierwsze to są ludzie, którzy ratują życie, ratują zdrowie, ratują majątek ludzi i innych. Też muszą mieć jakiś bodziec do tego, żeby być coraz lepszymi. A w końcu też można dostać puchar, można dostać nagrody. Myślę, że zadowalające i jakby też poczuć, że ktoś o nich pamięta. Duże zaangażowanie w zainicjowaniu tego typu zawodów pożarniczych miała była starosta powiatu kłodzkiego, obecnie posłanka RP Monika Wielichowska. Ja byłam inicjatorem tego, że te zawody odbywają się co roku, a nie co kilka lat, jak było wcześniej. To zaczęło się 8 lat temu. Strażacy mają teraz okazję, żeby poćwiczyć, żeby się z sobą zaprzyjaźniać, bo przecież tak naprawdę są jedną wielką strażacką drużyną powiatu kłodzkiego, drużyną, która pełni piękną, ale niebezpieczną służbę. Pierwsza konkurencja jest to sztafeta, 7x50, startuje 7 zawodników, mają odcinki biegowe po 50 metrów, jest strefa zmian i pałeczką jest prądownica stosowana przez straże pożarne. Natomiast w ćwiczeniu bojowym zadaniem jest podanie 2 prądów wody z zadaniem obrócenia tarczy i przewróceniu 4 pachołków. Z chwilą wykonania tego zadania sędziowie zamykają czas. Tak, jest piękna pogoda, także wszystkie zawody przebiegają pomyślnie, nie ma błota, jest okej. A jak się biegało? No to jest mój pierwszy start akurat na tej pozycji, także że na początku było ciężko, ale już drugi poszedł lepiej. A coś było najtrudniejszego tutaj na tym torze? Znaczy ja wiem na tym torze. Najgorsze to jest chyba ta właśnie tam ściana, na niej jest najgorzej, najwięcej błędów można popełnić. Na zarządzie powiatowym postanowiliśmy włączyć również kobiece drużyny pożarnicze. Mamy na dzisiejszy, były rok temu również startowały, ale 3 drużyny, w tym roku mamy 4 drużyny. Jest to OSP Czerwieńczyce, OSP Trzebieszowice, OSP Domaszków i OSP Dzikowiec. Są to panie, wiek startujących zawodniczek jest od 16 lat i właśnie rozwinięcie jest podobne tak jak w grupie męskiej. Jak było? Bardzo dobrze, fajnie. Myślałam, że będzie gorzej, bynajmniej z moją konkurencją, ale jest dobrze. Pierwszy raz w zawodach? Nie, już któryś z kolei, chyba z czwarty. Czy coś było najtrudniejsze tutaj? Nie, wszystko jest... To znaczy moja akurat pozycja ostatnia jest najlepsza według mnie, dlatego tutaj jestem. W klasyfikacji generalnej najlepszą drużyną kobiecą okazała się drużyna z OSP Trzebieszowice, która otrzymała ufundowany po raz pierwszy Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W tym roku Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski ufundował puchar dla najlepszej drużyny kobiecej. To jest kontynuowanie wspierania bezpieczeństwa województwa dolnośląskiego. Chciałem powiedzieć, że wiele tutaj sprzętu tego nowoczesnego, który przybył na te zawody, ma na swoich drzwiach emblemat właśnie samorządu województwa dolnośląskiego. To jest dowód na to, że ten szczebel samorządu
mocno wspiera bezpieczeństwo w tytule zakupu sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych między innymi, ale i też dla Państwowej Straży Pożarnej, bo takie przypadki miały miejsce. Wśród mężczyzn w klasyfikacji generalnej najlepszą drużyną okazała się drużyna z OSP Domaszków, która zdobyła już po raz kolejny Puchar Przechodni Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Tradycyjnie w całym województwie dolnośląskim zawody powiatowe odbywają się co 2 lata. My od kilka lat temu, jeszcze gdy starostą była pani Monika Wielichowska, starostą powiatu kłodzkiego, postanowiliśmy, że zawody będziemy odbywać co roku. I odbywamy je co roku i dlatego możemy sobie pozwolić na rozszerzenie formuły tych zawodów, między innymi o drużyny żeńskie i tak jak wcześniej zaznaczyłem, w następnym roku również o drużyny młodzieżowe.